Witamy Państwa na kanale Violity. Całkiem niedawno opowiadaliśmy Państwu o saniach, a dziś chcemy porozmawiać o transporcie kołowym, samochodach. Starodawne wózki z silnikiem parowym, samochody elektryczne w XIX wieku, pierwszy pojazd amfibia. O tych i innych wynalazkach w naszym dzisiejszym wideo. Zapraszamy do oglądania. Ferdinand Verbist uważany jest za pierwszego naukowca, który zaprojektował mały model czterokołowego pojazdu napędzanego parą. W jednym ze swoich manuskryptów twierdził, że w 1672 roku zbudował 65-centymetrowy wózek parowy, zdolny do przewożenia niewielkich ładunków. Jednego tankowania węglem wystarczało, aby ten praojciec samochodów mógł się poruszać w ciągu godziny. Na grawerowaniu możemy zobaczyć mechanizm, który według Verbista został zaprezentowany chińskiemu cesarzowi. W 1769 roku we Francji przeprowadzono wypróbowanie maszyny, którą stworzył Nicolas Cugnot. Wzorzec otrzymał nazwę pojazd parowej Cugnota i został wyposażony w silnik parowy. Do dziś jest przechowywany w Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Paryżu. W 1770 roku wynalazca przedstawił ulepszoną wersję przeznaczoną do transportu pocisków artyleryjskich, nazywając ją woskiem ogniowym. Dzięki konstrukcji silnika wynalazek ten jest uważany za poprzednika nie tylko samochodu, ale także i samego parowozu. Istnieje legenda o tym, jak Cugnot stracił kontrolę nad swoim samochodem podczas wypróbowania i uderzył w budynek. Tym samym trafił w pierwszy w historii wypadek samochodowy. Latem 1805 roku na ulicach Filadelfii zauważono coś zaskakującego. Samobieżny pojazd amfibia zaprojektowany przez Olivera Evansa. Inżynier wyposażył karoserię pojazdu nie tylko w koła, ale także w łopatki wiernika, aby poruszać się po wodzie. Prawdopodobnie Evans specjalnie skomplikował swoje zadanie, nie zatrzymując się na zwykłym samochodzie. W 1786 roku przedstawił projekt maszyny parowej, ale urząd patentowy uznał ten pomysł za absurdalną fikcję. Zaledwie 3 lata później Evans uzyskał patent na pierwszy samochód w USA. W 1832 roku Scott Robert Anderson zmontował pierwszy pojazd elektryczny. Pomimo wielu niedogodności, na przykład używanie jednorazowych urządzeń elektrycznych, wynalazek ten był przełomem w przemyśle motoryzacyjnym. Idąc śladami Andersona, swój dorobek w 1834 roku zaprezentował Thomas Davenport. Jego model był zasilany nie przez wyjmowane bloki, ale przez prawdziwy silnik elektryczny. W 1870 roku Siegfried Marcus zamontował na zwykłe podwozie silnik spalinowy, jaki działał na benzynie. Ten wynalazek jest znany jako pierwszy samochód Marcusa, którego nie można było używać do wygodnych podróży. Nieco później, w 1885 roku, niemiecki projektant Karl Benz zebrał swój pierwszy samochód, a po otrzymaniu patentu uruchomił produkcję samochodów w 1888 roku. Za Karlem Benzem Gottlieb Daimler, Frederick Lanchester i inni znani inżynierowie zaprezentowali swoje projekty. W 1899 roku w Petersburgu inżynier Ipolit Romanow zbudował pierwszy elektryczny omnibus, który mógł przewozić 17 osób z prędkością 20 km na godzinę. A teraz spojrzymy w XX wiek. W 1934 roku firma Peugeot wypuściła model Eclipse 401, który stał się pierwszym coupé kabrioletem. W latach 30. było to coś fantastycznego. Metalowy dach elegancko chował się w bagażniku, a samochód coupé przeobrażał się w pełnorozmiarowy kabriolet. Łącznie było wyprodukowano 79 takich samochodów. Dziś wiele z nich zdobią prywatne kolekcje i muzea. Oto taką niesamowitą historią może pochwalić się przemysł samochodowy. Każdy wynalazca zrobił unikalny wkład, bez którego nie moglibyśmy zobaczyć tych stylowych i zaawansowanych technologicznie modeli wokół nas. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. Dziękuję za przegląd. Zbieraj historię razem z aukcją Violity.